Niezależnie od tego, czy lubimy jej słuchać lub preferujemy całkowitą ciszę, muzyka towarzyszy nam w praktycznie każdym momencie życia. W drodze do pracy, codziennych zakupach, w trakcie oglądania filmów, a nawet podczas rozmowy. Choć może wydawać się to nieoczywiste, nawet nasz głos jest instrumentem, a każdy język ma w sobie melodyjność szczególnie słyszalną w językach takich jak włoski lub chiński. W tym materiale odpowiemy na pytania, jak wpływa na nas muzyka, dlaczego tak silnie oddziałuje na nasze emocje oraz poruszymy temat muzykoterapii wykorzystywanej coraz częściej w celu ukojenia bólu, a nawet odzyskiwania wspomnień u osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Jak wiedzą stali widzowie tego kanału, nauka rzadko daje jednoznaczne odpowiedzi, dlatego ponownie wiele z nich brzmi. Aby zrozumieć, jak i dlaczego muzyka wpływa na nas tak, a nie inaczej, musimy przenieść się w czasie do początków istnienia ludzkości. Najprawdopodobniej to właśnie wtedy nasi odlegli przodkowie zaczęli wykorzystywać ją w swoim codziennym życiu. Na przestrzeni dekad badań powstało wiele teorii, próbujących zrozumieć, dlaczego to właśnie tworzenie rytmicznych melodii przetrwało ewolucyjne zawirowania aż do dzisiaj. Co ciekawe, muzykalność wyewoluowała samoistnie u co najmniej 7 gatunków występujących na naszej planecie. Oczywistym przykładem będą ptaki, których śpiew możemy usłyszeć wychodząc na spacer, mniej oczywistymi są słonie oraz delfiny, które, podobnie jak my, wykorzystują muzykę w celach socjalizacji. Niektórzy naukowcy, w tym odpowiedzialny za teorię ewolucji Charles Darwin, postulują, że to właśnie muzyka była protoplastą języka, czyli prawdopodobnie najważniejszego wynalazku ludzkości. Choć muszę tu zaznaczyć, że przez brak wystarczających danych nie możemy stwierdzić ze stuprocentową pewnością, co było pierwsze, zaś jedynymi poszlakami są odnalezione instrumenty, takie jak flet odkryty na terenie współczesnych Niemiec, który wykorzystywany był już około 35 tysięcy lat temu. Jednak zdecydowanie trudno mówić o odkryciu muzyki wraz z wynalezieniem tego prostego instrumentu. Towarzyszyła nam ona już wcześniej, powstając przy użyciu prostych przedmiotów, takich jak na przykład muszle, kamienie czy patyki, którymi wystukiwano rytm. Tak tworzone dźwięki przyczyniały się do socjalizacji plemion poprzez wspólne spędzanie czasu oraz rytuały, których nieodłączną częścią aż do dzisiaj jest muzyka. To właśnie z rytuałów plemiennych wywodzą się współczesne wesela, pogrzeby oraz główny bohater tego odcinka, muzykoterapia, czyli wykorzystywanie melodii, rytmu i tańca w celach leczniczych. Już w czasach starożytnych wierzono w zbawienną moc niektórych dźwięków, które wiązane były z bogami, uzdrawianiem czy zagrzewaniem do walki. Greccy filozofowie pokusili się nawet o stworzenie listy dźwięków, korzystnie wpływających na człowieka oraz tych, które powinny zostać zakazane, ponieważ miały mieć jedynie negatywne oddziaływanie. Platon w swoich tezach porównywał muzykę do gimnastyki, przyznając jej właściwości pielęgnujące duszę, zaś Marcellius Ficinus, 15-wieczny uczony, pisał: uszlachetnione przez muzykę powietrze porusza zmysły, silnie, z impetem przenika do głębi i ogarnia wspaniałą rozkoszą. Przez swą równocześnie duchową i materialną naturę chwyta człowieka w swe objęcia i bierze go całkowicie w posiadanie. To właśnie te cechy wiążą się z katarzis, czyli oczyszczeniem, które ma swoje korzenie w spektaklach teatralnych starożytnej Grecji. Ówcześni filozofowie i uczeni uznawali ją za główny element wpływający na emocje widzów w trakcie oglądania sztuki, dlatego w każdym przedstawieniu pojawiał się chór, zaś w dzisiejszych czasach w praktycznie każdym oglądanym przez nas filmie pojawia się ścieżka dźwiękowa kierująca nas w stronę emocji, które powinniśmy poczuć w danym momencie. Z tego też powodu dźwięk uznawany jest za jeden z najważniejszych czynników w filmografii, który może wynieść lub przekreślić sukces najnowszej produkcji. Kiedy coś jest nie tak, na przykład głos osoby mówiącej minimalnie rozmija się z ruchem ust, łatwo to zauważymy i całkowicie wybija nas to z zatracenia się w świecie przedstawionym na ekranie. I tu płynnie odpowiedzmy na pytanie, dlaczego muzyka wpływa na nasze samopoczucie tak mocno. Badania wskazują, że muzyka i język aktywizują podobne ośrodki w naszym mózgu, aktywują, dzięki czemu są w stanie silnie wpływać na nasz stan emocjonalny. Wiąże się to najprawdopodobniej z silnym wpływem społecznym, który przez większość naszej historii występował w obu tych sytuacjach. To znaczy, zarówno do rozmowy, jak i muzyki potrzebowaliśmy drugiego człowieka. Dzisiaj, kiedy praktycznie każdy utwór mamy na wyciągnięcie ręki dzięki platformom streamingowym takim jak YouTube, Spotify czy Tidal, łatwo możemy zapomnieć, że przez setki tysięcy lat potrzebowaliśmy kogoś, kto nie tylko będzie ją grał lub śpiewał. Musiał posiadać umiejętności i być odpowiednio wyszkolony do tego, aby poruszyć swoją sztuką serca i umysły słuchaczy. Początkowo byli to szamani, kapłani i uzdrowiciele, z czasem bardowie, których rolę zastąpili muzycy i orkiestry.
orkiestra, którą możemy usłyszeć w dzisiejszych filharmoniach. Jak możecie zauważyć, mówię przede wszystkim o linii melodycznej, ponieważ kiedy dodamy do niej słowa, nasz mózg będzie miał jeszcze więcej pracy. Uaktywnią się regiony odpowiedzialne m.in. za rozumienie słów i nadawanie im znaczeń, które dodatkowo mogą wpływać na nasz stan emocjonalny. Z tego względu niektórzy naukowcy postulują, że język i muzyka pełnią podobną rolę. Weźmy jako przykład wspólne śpiewanie znanych nam utworów. Kiedy ktoś nowo poznany zna teksty naszych ulubionych piosenek, zaczynamy lubić go bardziej, prawdopodobnie przez wzgląd na wspólne zainteresowania, tło kulturowe, z jakiego się wywodzi oraz zbliżony wiek. Choć muzyka słuchana przez młodsze pokolenia częściowo zazębia się z tą słuchaną przez ich rodziców i dziadków, każde pokolenie ma własny czas. Tak wiele utworów jest specyficznych tylko dla nich. Mało który nastolatek może pochwalić się, że śpiewał razem z tatą utwory ekipy z Molastego czy Young Leosi. Będziemy popijać Bacardi w klubie ze sztanki. Co więcej, słuchanie muzyki aktywuje regiony naszego mózgu odpowiedzialne za procesy poznawcze, takie jak pamięć, uwaga oraz umiejętność przewidywania przyszłych zdarzeń. To właśnie z tą ostatnią naukowcy wiążą podwyższanie nastroju. Kiedy poprawnie przewidujemy kolejne dźwięki, nie tylko na poziomie świadomym, nasz mózg nagradza nas podobnie jak nauczyciel, kiedy odpowiemy na zadane przez niego pytanie. W konsekwencji zwiększa się poziom dopaminy, substancji występującej w układzie nagrody w naszym mózgu, przez co czujemy się po prostu lepiej. Stąd znane utwory stają się dla nas wyjątkowo przyjemne. Tak długo, aż nie staną się nudne, bo słuchamy tych samych trzech zapętlonych piosenek przez tydzień, po czym mamy ich dość na następny miesiąc. Albo może to tylko ja. Jednocześnie w związku z aktywacją szlaków pamięciowych możemy przypomnieć sobie dobre lub złe momenty z naszego życia, z którymi kojarzą nam się dane dźwięki lub słowa. Prawdopodobnie każdy z nas doświadczył kiedyś fali wspomnień związanych z utworem, którego akurat słuchał, który w przeszłości grał w trakcie mniej lub bardziej szczęśliwego momentu jego życia. Idziemy dalej. Jednak między dawnymi wierzeniami i rytuałami, a dzisiejszym światem wydarzyło się całkiem sporo rzeczy, zaś muzyka nie zawsze była traktowana tak samo. Chociaż na terenach o niskiej urbanizacji leczenia rytualne z wykorzystaniem ziołolecznictwa oraz muzyki utrzymywało się przez praktycznie całą historię ludzkości, tak wśród wykształconych lekarzy i naukowców muzykoterapia była przez długi czas uznawana za pseudonaukę o niewystarczających dowodach na jej skuteczność. I muszę przyznać, że choć zawsze dostrzegałem jej pozytywny wpływ na życie codzienne, tak dość sceptycznie podchodziłem do jej wykorzystywania w terapii. Prawdopodobnie ze względu na to, że kojarzy mi się z wszelką maścią zabiegów rytualnych o charakterze mistycyzmu, których działania są albo obalone, albo w dużej mierze nieudowodnione. Tak przynajmniej myślałem do czasu wgłębienia się w badania naukowe potwierdzające jej skuteczność. Dajcie znać, jakie uczucia budzi w Was wykorzystywanie muzyki w lecznictwie. Chętnie podejmę dialog w komentarzach. Ale wracając, choć muzyka, w szczególności klasyczna, była i jest uważana za sztukę wyższą, tak jej wykorzystanie w medycynie znacznie osłabło na przestrzeni XVII, XVIII i XIX wieku. Dopiero w ostatnim stuleciu muzykoterapia oparta na dowodach naukowych powoli zaczynała przedzierać się do głównych nurtów terapeutycznych. Wraz z rozwojem psychologii naukowej stała się ona bardziej skomplikowaną i wyrafinowaną dziedziną. W czasie I i II wojny światowej zaczęto korzystać z niej podczas rehabilitacji weteranów wojennych i okazało się, że muzyka ma ogromny wpływ na samopoczucie oraz zdrowienie chorych. Muszę tu zaznaczyć, że szybszy powrót do zdrowia u osób wystawionych na działanie muzyki nie ma nic wspólnego z mistycyzmem i magią dźwięku. Ma za to wiele wspólnego z efektem placebo. Podobnie jak tabletka pozbawiona substancji leczniczych sprawia, że czujemy się lepiej, tak muzyka dzięki łagodzeniu lęku i obniżaniu stresu wpływa pozytywnie na siłę naszego organizmu. Na podobnej zasadzie działa szeroko rozumiana medytacja, która w dużej mierze działa wyciszająco na nasz organizm. Oczywiście nie stało się to z dnia na dzień. Rozwój nauk psychologicznych, które coraz silniej wskazywały na to, że wiele chorób, nie tylko tych psychicznych, ma swoje podłoże w psychice, pozwoliło na szerszą akceptację muzyki jako formy leczenia, która miała łagodzić wspomniany już stres i lęk wśród pacjentów. I właśnie tu na scenę wchodzą Polacy, którzy odegrali znaczącą rolę w promocji i rozbudowie tego nurtu terapeutycznego. W latach 70. XX wieku doktorzy Tadeusz Natanson oraz Andrzej Janicki utworzyli we Wrocławiu pierwszy w Polsce zakład muzykoterapii, który zajmował się szkoleniem nowych muzyków oraz rozwojem i propagowaniem wykorzystywania muzyki w polskim lecznictwie. W naszym kraju dziedzina ta szybko spotkała się z uznaniem oraz zaufaniem pacjentów i lekarzy, co pozwoliło na jej szybki rozwój i ułatwiło badania naukowe, które do dzisiaj cierpią na brak zainteresowania społeczeństwa w ich uczestnictwie. Chyba że damy im
pieniądze, to znaczy damy badanym pieniądze, wtedy jest zdecydowanie łatwiej znaleźć chętnych. Dzięki ugruntowaniu swojej pozycji w medycynie, muzykoterapia jest szeroko akceptowana nawet w tych placówkach, które niechętnie spoglądają na psychologów i psychoterapeutów, jednak jest to temat na osobny materiał. A skoro doszliśmy już do czasów współczesnych, przyjrzyjmy się bliżej wpływowi muzyki na codzienne funkcjonowanie oraz temu, jak wykorzystuje się ją w medycynie. Wiemy już, że muzykoterapia odeszła od mistycyzmu i opiera się na dowodach naukowych, które potwierdzają jej skuteczność w coraz szerszej kategorii chorób. Nie mówimy tu tylko o chorobach psychicznych, takich jak depresja lub schizofrenia, a o całej gamie zaburzeń funkcjonowania, takich jak wspomniana wcześniej choroba Alzheimera, ale także autyzm, choroby kardiologiczne, a nawet nowotworowe. Najbardziej współczesne badania naukowe wskazują na to, że słuchanie muzyki w ogromnym stopniu wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie. Osoby, które częściej wystawione są na jej działanie, mogą dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem, zarówno fizycznym, jak i psychicznym, są bardziej kreatywni i skoncentrowani, a ich pamięć działa lepiej. Tłumaczy się to zmianami w neurochemii mózgu podczas oddawania się tej czynności, w szczególności podwyższonym poziomem wspomnianej już dopaminy, ale także serotoniny odpowiedzialnej za poczucie długotrwałego szczęścia oraz oksytocyny w dużej mierze związanej z przywiązaniem i miłością. Jest to kolejna poszlaka mówiąca nam o powiązaniu muzyki i socjalizacji, ponieważ substancje te w dużej mierze uwalniane są w trakcie kontaktów z innymi ludźmi, np. podczas rozmowy czy przytulania się. Prawdopodobnie dzięki tym zmianom w naszym mózgu jest ona skutecznym narzędziem w walce z depresją. Osoby, które w trakcie epizodów depresyjnych częściej słuchają swoich ulubionych utworów, wracają do zdrowia w zdecydowanie szybszym tempie niż osoby, które tych utworów, tej muzyki nie słuchają. Podobne zmiany widzimy też u osób po zawale serca oraz udarach. Dodatkowo nasz mózg, podobnie jak mięśnie, zaczyna słabnąć, kiedy nie jest odpowiednio trenowany. Jak już wiemy, muzyka aktywuje regiony odpowiedzialne za pamięć i uwagę, przez co pozytywnie wpływa na te aspekty funkcjonowania w dłuższym przedziale czasowym. Na marginesie można tutaj dodać, że ćwiczenia umysłowe oraz ogólnie pojęty rozwój psychiczny i fizyczny uznawany jest za czynnik ochronny przed chorobami zwyrodnieniowymi mózgu, takimi jak choroba Alzheimera. Dlatego warto czytać książki, edukować się oraz wystawiać się w miarę często na kontakt z sztuką. Muszę jednocześnie zaznaczyć, że słuchanie muzyki w tle, niezależnie od tego, czy jest to muzyka klasyczna, heavy metal lub hip-hop, może wpływać negatywnie na skupienie w trakcie nauki, choć badania nie są ze sobą zgodne w tym temacie. Z jednej strony zauważa się, że wymagające zadania zdecydowanie częściej skłaniają nas do przebywania w ciszy. Z drugiej strony, przez wzgląd na właściwości łagodzące stres, muzyka może przyczynić się do lepszego skupienia w trakcie nauki lub pracy, szczególnie przed wymagającym egzaminem lub ważnym projektem. Być może zastanawiacie się, w jaki sposób to wszystko przekłada się na funkcjonowanie fizyczne, czyli nasze ciało, i odpowiedź jest dosyć prosta. Taniec. Muzyka sprawia, że więcej się ruszamy, od delikatnych podrygów przez poruszanie się w jej rytmie, aż po energiczne pląsanie całym naszym ciałem. I jak pewnie wiecie, aktywność fizyczna o odpowiednim nasileniu i proporcji wpływa pozytywnie na praktycznie cały nasz organizm, zaś taniec, szczególnie u osób w starszym wieku, jest często jedną z niewielu czynności aktywizujących ciało, na które mogą sobie pozwolić. Jednak wpływ ten jest widoczny już u niemowlaków, u których zauważa się spontaniczne, rytmiczne ruchy w rytm puszczonej muzyki już w szóstym miesiącu życia, czyli wcześniej niż są w stanie w ogóle zrozumieć, czym muzyka jest, nie wspominając o języku. Szybciej też nabierają płynności w śpiewie niż w mowie, co często przytaczane jest jako kolejny argument za tym, że to muzyka pojawiła się w naszej ewolucji wcześniej. Ale rozgadałem się tutaj o codziennym funkcjonowaniu, a miałem mówić o muzykoterapii w medycynie. Obecne badania wskazują na to, że może ona pomagać w wielu dolegliwościach, które przez długi czas uznawane były za czysto fizyczne. Dla przykładu choroby kardiologiczne, czyli te związane z pracą serca i funkcjonowaniem układu krążenia, często wiążą się z wysoką ilością stresu w życiu codziennym oraz z cechami temperamentu, takimi jak wybuchowość i silne reagowanie emocjonalne. U takich pacjentów ważne jest łagodzenie tych czynników, w czym pomaga muzyka. Osiąga się to z wykorzystaniem instrumentów pozwalających na wyrzucenie z siebie złości w zdrowy sposób, na przykład bębenka. Choć może wydawać się to zabawne i proste, badania wskazują, że naprawdę działa i pomaga pacjentom kardiologicznym w lepszym funkcjonowaniu w trakcie zdrowienia. Drugim sposobem jest wyciszenie lub relaksacja, które czerpią garściami z technik medytacyjnych Dalekiego Wschodu, ale nazwaliśmy je inaczej. Głównie ze względu na to, że szczególnie starsza część społeczeństwa nie była chętna do uprawiania medytacji, a kiedy słyszą o
relaksacji, to mają trochę mniej zastrzeżeń. Podobnie wygląda to w przypadku nowotworów, choć brak dowodów na to, aby muzykoterapia miała zabijać komórki nowotworowe, tak zdecydowanie przyczynia się do polepszenia funkcjonowania osób dotkniętych tą chorobą i pomaga przebrnąć przez najcięższe jej momenty. A co z przetaczającą się przez ten materiał chorobą Alzheimera? Poza redukcją napięcia psychicznego, które pojawia się jako naturalna konsekwencja powolnej utraty wspomnień i pogłębiającej się niepełnosprawności, muzyka wykorzystywana jest do przypominania chorującym ich dawnych wspomnień. Badania wskazują, że pamięć autobiograficzna, która związana jest z pamiętaniem zdarzeń, w których braliśmy udział, zaczyna funkcjonować zdecydowanie lepiej, kiedy osobom dotkniętym chorobą puścimy znane im utwory. Działa to analogicznie jak u osób zdrowych. Przypominają sobie chwile, z którymi kojarzy im się dana piosenka, co, jak pewnie się domyślacie, jest ogromnym krokiem w poprawie ich życia oraz kontaktu z najbliższymi. Choroba Alzheimera jest, w moim odczuciu, jedną z najdotkliwszych, jakie możemy sobie wyobrazić. Powolna utrata wspomnień, władzy nad własnym ciałem, zagubienie oraz zatracenie obrazu siebie i własnej osobowości, na które nie mamy najmniejszego wpływu i co gorsza lekarstwa, jest moim zdaniem jedną z najstraszliwszych śmierci znanych ludzkości. Oczywiście jest to szeroki temat, na którym moglibyśmy poświęcić osobny odcinek. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat tej strasznej choroby, która coraz częściej dotyka ludzi w każdym zakątku świata. Jednak, aby nie kończyć tego materiału tak smutnym akcentem, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że choć nie zawsze otrzymujemy od życia to, czego byśmy chcieli, w każdym, nawet najtrudniejszym jego momencie może towarzyszyć nam muzyka. Zaś wybór między zatraceniem się w ciszy, a poruszeniem wywołanym dźwiękiem należy tylko do nas.